Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, drugi punkt naszego programu: bezrobocie w dobie pandemii. Jak to wygląda? W jaki sposób rząd ze swoich czterech już tarcz antykryzysowych pomaga osobom bezrobotnym, ale także co nowego, jeżeli chodzi o jesień, co nowego, jeżeli chodzi też o świadczenia, czy one wypłacane zgodnie z planem? O tym wszystkim będziemy w szczegółach rozmawiali z panią minister Marleną Maląg, która nadal jest naszym gościem. Witam raz jeszcze, pani minister. Ale... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ale na początek, drodzy państwo, spójrzmy na mapę, spójrzmy na dane z września, jeżeli chodzi właśnie o bezrobocie w naszym kraju. To są dane właśnie z resortu rodziny i jeszcze wtedy we wrześniu pracy i polityki społecznej. Teraz już ten człon pracy wyłączony. Natomiast stopa bezrobocia w województwach we wrześniu w roku 2020 rysuje się następująco, jeżeli chodzi o mazowieckie, z Warszawą 5,1%. Jeżeli chodzi o warmińsko-mazurskie, zawsze z najwyższym bezrobociem, to tu 9,8%. Później jest podkarpackie 8,9%, kujawsko-pomorskie 8,6%, świętokrzyskie 8,4% i takie wysuwające się na prowadzenie, jeżeli chodzi o najmniejszą liczbę bezrobotnych, to wielkopolskie 3,7%. W ten sposób to się kształtuje, państwo te dane widzą, mogą sobie teraz przeczytać. Czy jest ryzyko wzrostu bezrobocia? Pani minister, czy pani się obawia, że tych osób, które stracą pracę właśnie teraz, przy okazji tej drugiej fali pandemii, będzie więcej? Tak jak pani redaktor przedstawiła, sytuacja na rynku pracy to taki umiarkowany optymizm. Od 4 miesięcy notujemy bezrobocie w Polsce na poziomie 6,1%, co pokazuje, że tak naprawdę bezrobocie sprzed okresu pandemii wzrosło o 0,3%. Oczywiście każdym wskaźnikiem wzrostu bezrobocia stoi konkretny człowiek, stoi konkretna rodzina i staraliśmy się przede wszystkim, wprowadzając mechanizmy tarczy antykryzysowej, wprowadzać takie rozwiązania, które by ratowały miejsca pracy. I dlatego właśnie sytuacja dziś na rynku pracy, wprawdzie ten dział praca przeszedł teraz do pana premiera Gowina, tak, ale oddajemy ten dział praca w bardzo dobrym stanie. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że właśnie te instrumenty, które tworzyliśmy w resorcie, zadziałały, pokazały, że właśnie były skuteczne. To ponad 145 miliardów złotych, które trafiło na rynek, na ratowanie miejsc pracy, zadziałało. Jesteśmy w takim miejscu, a nie innym. Nie ukrywam też, że przywołana przez panią redaktor Wielkopolska ze stopą bezrobocia, czyli 0,7%, to takie moje zadowolenie, ponieważ sama jestem Wielkopolanką, a więc tam rzeczywiście ta Wielkopolska... Gratuluję, pani minister, ale ja pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego i co mam powiedzieć? Że będziemy się starali, żeby przede wszystkim rzeczywiście bezrobocie w Polsce nie wzrastało. I dlatego też osoby, które zostały bez pracy, nie zostały pozostawione same sobie, bo przypomnę, dodatek solidarnościowy, który był wypłacany z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, powstała ustawa przez 3 miesiące dla tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Od września podnieśliśmy zasiłek dla bezrobotnych do wysokości 1200 zł. Właśnie po to, żeby te osoby w trudnej sytuacji, które się znalazły, jak najmniej ucierpiały. Natomiast jeżeli patrzymy na rynek pracy do końca tego roku w tych prognozach jakby krótkoterminowych, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że na pewno bezrobocie troszeczkę wzrośnie ze względu na to, że zakończą się prace sezonowe. Natomiast ten wzrost... Do ilu? Jak szacujemy? Bo rozmawiałyśmy w tym studiu, jeszcze było to wówczas możliwe latem i wtedy te dane, pani zdaniem, były, sądząc po prognozach za cały rok w grudniu, miały nie przekraczać 6%, z tego co pamiętam. Na pewno miały nie przekraczać też 8%, jeżeli mówimy o prognozach ministra finansów. Jak dzisiaj prognozujemy?
My prognozowaliśmy, że koniec roku to nie będzie dwucyfrowe, czyli najwyżej gdzieś jednocyfrowe bezrobocie i to jest realne i prawdziwe. Tak jak mamy założone w budżecie, że maksymalnie będzie to 7,5%. I z danych, które obserwuję, bo ja te dane dalej obserwuję, pomimo że resort jest już u pana premiera Gowina, wskazuje na to, że w tych parametrach powinniśmy się utrzymać. Oczywiście wpływ na to, bo tutaj nie możemy też wróżyć, wpływ na to będzie miała sytuacja epidemiczna w kraju, na pewno zdecydowanie. Dlatego też te wszystkie działania, które były wcześniej podjęte po to, żeby właśnie zabezpieczyć i ten szeroki strumień środków finansowych szedł na ratowanie miejsc pracy, miał pozwolić też właśnie, abyśmy tą jesień mogli przede wszystkim poprzez realizowanie inwestycji spokojnie przeżyć gospodarczo. Natomiast pani redaktor też zadała pytanie o świadczenia, tak jest, które są, były, są i będą realizowane. Pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie Karta Rodziny, też podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, gwarantuje to, że świadczenia takie, które są dedykowane dla rodzin z małymi dziećmi, a więc 500+, Dobry Start, a także realizacja programu Maluch+, będą realizowane, środki w budżecie są na przyszły rok też przewidziane. Również programy dla polityki senioralnej, a więc waloryzacja rent i emerytur, 13. emerytura. Zatrzymam się tutaj, że 13. emerytura w tym roku plus waloryzacja rent i emerytur to ponad 22,5 miliarda złotych. I te środki tym naszym seniorom też pozwoliły przeżyć ten trudny czas trochę spokojniej. Kolejne programy, które były realizowane, takie jak Senior Plus czy aktywność społeczna osób starszych, środki są zabezpieczone. Program Aktywność Społeczna będzie troszeczkę inaczej wyglądał, jak będzie to program Aktywni Plus. O tym za jakiś czas będziemy też mówili. Ale jak najbardziej te programy nasze będą realizowane, będą też rozwijane pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, bo te programy tak naprawdę przekładają się na funkcjonowanie polskich rodzin, przekładają się także na naszą gospodarkę, gdyż te pieniądze trafiają też na rynek, a więc pozwalają... No właśnie. Pani minister, czy rzeczywiście pieniędzy na 500+, na program Maluch+, właśnie co z programem Maluch+, bo to żłobki, czy żłobki powinny zostać otwarte w dobie pandemii? No mówi się o tym, że ta wysoka liczba zakażeń to między innymi wynik tego, że dzieci roznoszą między sobą chorobę łatwo, bardzo się zarażają właśnie w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Pani minister, co z programem Maluch+, co z 500+, także jeżeli będziemy mieli długotrwały taki kryzys gospodarczy związany z koronawirusem, czy tych pieniędzy w budżecie nie zabraknie, to jest jedna rzecz i bardzo ważna rzecz w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli bezrobotni, jeżeli stracimy pracę, dajmy na to ja czy moi koledzy z redakcji, co się dzieje, gdzie mamy się zgłosić. Więc zaczniemy tak po kolei. Zaczniemy od programów społecznych, tych, o których pani redaktor też jeszcze przywołała, w szczególności program Rodzina 500+. Tak, środki w budżecie mimo trudnej sytuacji, tak jak powiedziałam, są zabezpieczone, program będzie realizowany. Również program Maluch+, bo tak jak powiedziałam, że tak w tym momencie poprzez inwestycje kierujemy strumień pieniędzy dla gospodarki, aby inwestycje mogły właśnie pozwalały wracać na tory sprzed pandemii, pomimo tego czasu kolejnej fali pandemii. I program Maluch+ ogłaszaliśmy właśnie w tym roku znacznie wcześniej, na rok 2021. Za chwilę kończy się możliwość składania wniosków właśnie po to, aby jeszcze w tym roku rozstrzygnąć te programy i aby samorządy czy podmioty prywatne mogły ten program realizować już od nowego roku, a więc w pełnym zakresie program będzie realizowany. Również jeżeli chodzi o osoby, które straciłyby pracę. Pierwszym takim kontaktem dla osób, które tracą pracę, są powiatowe urzędy pracy. Te powiatowe urzędy pracy, osoba bezrobotna zgłasza się, rejestruje, może się rejestrować również zdalnie, bo tak wprowadziliśmy w ustawach covidowych, aby usprawnić ten proces rejestracji.
i środki są wypłacane w kolejnym miesiącu. Czy jeżeli tracimy pracę ze względu na pandemię, przysługują nam dalej świadczenia postojowe? W tym momencie świadczenia postojowe już nie są realizowane, natomiast dofinansowania do wynagrodzeń, jeżeli firma znajdzie się w trudnej sytuacji, w tych covidowym czasie są realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy. Czyli teraz już nie przysługuje nam świadczenie postojowe. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy... Świadczenie postojowe w branży turystycznej, to co zostało wprowadzone nową tarczą jakby dedykowaną, bo tutaj musimy jeszcze, pani redaktor, zwrócić uwagę, że takie szerokie wsparcia, które szły na początku dla ratowania miejsc pracy, nie dla kolejnych określonych branż, one teraz już jakby nie mają racji bytu. Natomiast są branże... Bo nie mamy pełnego lockdownu. Branża turystyczna, która właśnie w tej specjalnej, takiej specustawie dla branży turystycznej ma to świadczenie zagwarantowane. To właśnie temu też służył bon turystyczny, który z jednej strony wspomaga polskie rodziny, ale też wspomaga właśnie branżę turystyczną. A więc jeżeli takie rozwiązania będziemy już przedstawiać, ale dziś nie jestem też upoważniona do kolejnych jakby przedstawiania sytuacji, to myślę, że będzie pan premier Gowin przedstawiał, nie planujemy zamykać gospodarki. To jest najważniejsze. Tak, to jest bardzo ważna informacja, bo te pogłoski o tym kolejnym lockdownie, może nawet nie pogłoski, ale po prostu obawy ludzi, którzy martwią się o swój zarobek, rzeczywiście istnieją, więc to trzeba powtarzać. Pani minister, to jeszcze pytanie, czy ma pani pełne zaufanie do premiera Jarosława Gowina co do oddawania właśnie tego członu praca właśnie w jego ręce? Czy pan premier poradzi sobie z tym wyzwaniem, czy ustrzeże nas przed rosnącym bezrobociem? Pani redaktor, rząd Zjednoczonej Prawicy to Prawo i Sprawiedliwość i nasi koalicjanci. I przede wszystkim, jeżeli wykonujemy zadania, to właśnie dlatego rekonstrukcja rządu, że jest mniej ministrów, aby te decyzje zapadały właśnie na Radzie Ministrów wspólnie. I ja jestem głęboko przekonana, że działania całego rządu pod kierunkiem pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie premierem jest pan premier Jarosław Kaczyński, pan premier Gliński, pan premier Jarosław Gowin, to właśnie te działania nas wszystkich spowodują, że tak jak pokazaliśmy wiosną, uratowaliśmy polską gospodarkę, zadbaliśmy o zdrowie i życie Polaków i dalej tak będziemy pracować. Przede wszystkim dziś ważny jest spokój i z tego naszego wspólnego doświadczenia partii politycznych, doświadczenia każdego z nas indywidualnie musimy budować przede wszystkim dobro Polaków i to czynimy i to staramy się czynić, dlatego właśnie jestem przekonana, że Zjednoczona Prawica pokaże to, że potrafimy skutecznie rządzić, tak jak robimy to przez ostatnie 5 lat. Pani minister, są takie głosy, pani jako ten rodzynek, jedyna kobieta w rządzie. Czy pani to nie przeszkadza? Uważa pani, że jest to swojego rodzaju dyskryminacja? Są takie pytania. Pani redaktor, powiem szczerze, że ja ani jednego dnia się jakby nad tym nie zastanawiałam, że jestem jedyną kobietą w rządzie. No jest taki fakt, takie decyzje. Każdego dnia podejmujemy trudne zadania, bo jesteśmy właśnie, mamy wyzwanie i epidemia jest też naszym wyzwaniem w tej sferze polityki społecznej. Jest bardzo dużo do zrobienia, przede wszystkim, żeby zadbać o spokój Polaków, zadbać o osoby starsze, zadbać o nasze rodziny. Także bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, pracujemy w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, silnym rządzie dla dobra Polski, dla dobra Polaków. Pani minister, słyszę, podaje mi wydawca dane najświeższe, najnowsze, niespełna 9 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem w naszym kraju, 8900 osób. Jak to skomentować? No powiem tak, że rzeczywiście to, co pani redaktor przed chwilą przytoczyła, takie też dane, bo my mamy te analizy bardzo profesjonalnie przygotowane i na rządowym sztabie kryzysowym wczoraj spodziewaliśmy się, że dzisiaj może być właśnie ponad 8,5 tysiąca zachorowań. Mamy za 8099, na szczęście nie ponad 8,5. Czyli na szczęście mniej, a więc jesteśmy gotowi, czyli te rozwiązania, które wczoraj dyskutowaliśmy, dzisiaj będziemy jeszcze raz i będą na pewno wdrożone w życie.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, która, jak zapewnia, oddaje pracę Jarosławowi Gowinowi w dobre, sprawdzone ręce, ale też w dobrym stanie. Dziękuję serdecznie, panie minister, za tę rozmowę. Zdrowia życzymy niezmiennie. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu. Państwu przede wszystkim dużo zdrówka i dziękuję, że państwo nas oglądają, ale to oczywiście nie koniec, bo za chwilę kolejne gorące pytania. Już publicystycznie porozmawiamy także właśnie o nowych obostrzeniach.